Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku pod tytułem Jednym żetonem. Kolejny mega tytuł z 93 roku ze spelunki, w której z salonu gier spelunki, do której wtedy uczęszczałem na ulicy Stalingradu, chyba tam naprzeciwko poczty. To był Punisher. Obok Cadillaców stał właśnie ten automat. Nie ciągnąca się, nie kończąca się kolejka za każdym razem do tego automatu. Naprawdę trzeba było dobrą godzinę poczekać, żeby można było stracić tą złotówkę właśnie na tej grze. Kolejna gierka, która rozwaliła mój mózg doszczętnie. Pamiętam, że wolny czas poświęcałem nawet na rysowanie, nie wiem, z twarzy czy figur z tej gry. No coś niesamowitego. Nie było wtedy internetu, trzeba było sobie samemu wszystko organizować. 93 rok, tak jak wspominałem, a w Łobzią chyba zawitał w 94. No cóż, zaczynamy. Rzucam jeden żeton. A jedziemy. Nick Fury czy Punisher? Może to nie jest ten Nick Fury, który teraz z Avengersów wygląda i jest czarny. Wtedy Nick Fury wygląda inaczej. Wybieramy Punishera. Chyba najbardziej wybierany i ulubiony. No jedziemy. Misja pierwsza. Początek jakiś, jakiś pozerzy. Zostanie stołkiem, tam będzie tu był automat. Zbieramy sos. Specjalnie Punishera, takie słoneczko. O! Pozerzy. Jest. Pada drzew, pani szef pokazuje faka i jadę. Zobaczcie, zobaczcie na tę animację, zobaczcie jak to się wszystko rusza, jak to pięknie wygląda, ta ulica. No, coś niesamowitego, no. Bąkę trzeba było wziąć, jak ja pamiętam. Aha, tutaj byli właśnie. Aha! Uhu! Ja pamiętam, że od tyłu tam. Człowiek baseball. Jan Lee. Zdychaj, gościu! Dobra, mamy baseballa i tutaj będzie za chwilę pierwszy miniboss. Tylko zawsze zastanawiam się, jak się on zmieścił do tego autobusu. No, wyobraźcie sobie autobus. O! Dosyć duży ten autobus. Bez siedzeń po prawej stronie, ale to trzeba. To był Bruno chyba, tak? Bruno, Bruno? Czy jak on się tam nazywał? Aj! Skali! Skali! Ej, 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 ej. Rzucamy granata. Uwierzcie mi, że trzeba było się naprawdę mocno naklikać w te przyciski tam na automatach, żeby można było przejść tą gierkę. No, kto nie umiał, no to tracił zeta praktycznie rzecz biorąc w parę minut i to bardzo szybciutko i potem trzeba było znowu godzinę czekać. Kto mądrzejszy bardzo szybko załapywał, podpatrywał od gości, którzy rzeczywiście wtedy tam upali. Nawiasem mówiąc, naprawdę poznałem wiele osób, z którymi do dzień dzisiejszy trzymam kontakt. Jedni lepsi, drudzy mniej. Samo życie, naprawdę. Dobra, plansza druga, jakaś rura kanalizacyjna płynie. I lądujemy na mostek. Puszka pełna. Elementy. Aj.
O, do tego trzeba tą sikierę zabrać, bo tego nie takie tanie. No sikiera to powinna być dużo... No właśnie, one. Ale granata jednego zużyliśmy na skóriego. Dobrze. Ajajaj! Leo! No! Gościu! Wyrzucamy, bo będziemy teraz robić strzelaninę. Wyobraźcie mi, że to poziom trudności, który tutaj jest w tej grze, jest taki sam jak na automatach. Chyba był... Masa. Trzeba panienki uwolnić. O, thank you, bardzo. Henninge. Patrzcie nawet jak tam pięknie się nazywają. Człowiek młotek. Polski. Polski. Szybko wstaje, nie? Dobry. Dobra. No i mamy pierwszego bossa. Drugiego, przepraszam. Robot, taki duży, gruby robot. Chyba on nie jest zbyt taki trudny, pamiętam. Au! Zauważasz tego właśnie. Same rury dali. I obrót. Au! Już War Troy. Tutaj nie zdążyłem się przyjacielu podnieść. Próbujemy przejść do... Bez straty granata. Oj, poszło pięknie. 7 granatów. Trzeba granaty trzymać, ponieważ następny? Taki kurna jakiś bez nóg jeżdżący w jakimś mini czołgu. On jest bardzo upierdliwy i na niego trzeba trochę tych granatów trzymać. Chyba on był. Tak mi się wydaje. Tak. To było tutaj. Tutaj będzie dużo strzelania. Szybko się do tego auta pozbyć. Pionki będą wyskakiwać. Tak jest. Granat. Ojej, tu! Pozbyć tego. No,
Gaz. Gaz to nie jedną... Z gaz. Gaz. Pamiętam, patrz. To się robi normalnie instynktownie. Wiedziałem, że gościa trzeba podnieść i zrobić mu coś takiego. No. Rzeźnia, normalnie. Łok. Tam się z bronią mieszą, patrz. Dobrze, to pamiętam. Niedobrze, niedobrze. Błąd popełniłem. Mały błąd, to musimy go naprawić. Uhuhu! Gał. O Jezu. Nie, już miałem ochotę, korciło mnie, żeby granata użyć. Nie, 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 nie. Kataną odbiłem nóż. Coś niesamowitego. A, tutaj te roboty. One chyba coś zostawią, jeśli się nie mylę. Jest serek. Jemy serek. Dobra, jeszcze 7 użyć jest katany. Mamy life'a całego. I wchodzimy do budynku. Musimy to trzy. Nie, w sumie. Dobrze pamiętałem. O! Nie pamiętam, jak takie super combo się robiło nim. Kurna mać! Patrz, normalnie w ostatnim momencie zabrał mi... cofnął! Niedobrze! O, jestem boss. Troszkę mobilnym! Nie źle, nie źle! Wiem, że przyda bardzo się duża ilość granatów. Jeżeli nie masz co najmniej 5-6 granatów, to nie ma co podchodzić do tego ziomala. Spalcie i to na miejscu. Jedziemy dalej. Co to było za plansza? Chyba jakiś pociąg. Coś w tym rodzaju. A nie, bonus! Dobrze, że nie bonus BGC. Musimy ustrzelić 20, żeby mieć life'a.
pach, 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 pach i mamy. I did it. I did it. No i mamy praktycznie rzecz biorąc już 3 żytka. Śmierć na torach. Tak jest, to było z pociągami. Tutaj. Co to za pociąg? Aha, to ten gościu ten. W pociągu. No, tutaj też trzeba zbierać. Znowu głowę? A dawaj bumerang. Co tam, nie? Przyda się. Złaście, 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 złaście. Nie, nie. Worek z mąką, pak, pamiętam. O, karabin. Gościu się zaciął, czy co? A, oni na worku zmokli. Leon! Dawaj się kier, jeszcze jedno życie, dobra. Czuć, że mi przeszkadzało. A w sumie czemu? Jo! A jest i combo wyszło! Zabiera bardzo dużo life. Dobra. Jedziemy. To jest ta różnica właśnie. Fo! Nie ma tu żadnego life'u? Nie, dobrze. Ojej, niebezpiecznie troszkę się robi. O, jeszcze żyje. Ty gościu, idziesz spać. Jakbyś wolał. Wow.
pamiętałem, że tutaj to było! Żołdników nazbierało! No i boss, mamy 3 granaty! A ten co łapa będzie mu się zamieniała w ten. Aj! Uszła! Kopia! Ajajajaj, Bushwaker jest dobry! Rzucaj te granaty! Tyle life'u stracić normalnie. Kurna, na jednego ciosa. Jedno życie poszło się rąbać. Sądziłem, że przetrwam jeszcze z tym jednym life'em, ale no nie dało rady. Zapomina człowiek niektóre rzeczy, no i tak to wychodzi potem. Pociąg leciał w powietrze. Gościu z karabinem w łapie, albo łapo karabin. No, Kingpin, to jest Kingpin. Kanały. Kurde, kanały. Tam szefa, jaki to był. Fajne szczury. Pione! O, udało się! Ciężka karabełko. Co to było za szef? Nie pamiętam. O kurwa! Uciekać! Dobra. Dwóch będzie, tu pamiętam dwóch. Czacha! Ajajaj. O,
takiego życia. O! Upierdliwi strasznie. No nie no. Doga! Gościu! O! Dało się. Wyłazimy z kanałów, śmierdzących kanałów. I jesteśmy... Co tu był za boss? Kabota, nie pamiętam. Robot! Robot, tylko że taki czerwony. Szybszy i... Kuźwa. I mocniejszy. Kujbeczko! O! Proszę bardzo, bym czako wyjął. Tu od tyłu, z poczuchu. Waf! Mordę, jeża, jeżo, jeża. Czacha! Czacha dymi! Patrz mnie! Chciałem z pełnym life'em na 3 tefa pójść, ale... Ty do mnie tu z nożem? Mizuki? O, nie udało się. Dobra. Był ten szef? Tak, 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 to on. No mówię, właśnie. Pamiętam, że tu trzeba było cały czas trzymać... War Droid. Oh!
Może się uda. Kurka wodna! Zapomniałem, że ten laser... Aaaa, udało się! O Jezu, prawie life'u nie miałem! Uha! Damn, I'm good! Jeszcze Guardroida przeszedłem. Niepotrzebnie na tym cholera Bushwakerze też życie straciłem jedno. Zobaczcie, jednym żetonem! To jest skill normalnie, nie? I ostatnia plansza. Nie, tutaj to... Pamiętam, że Kingpin to już był... To już był hardcore. Do niego to kilka żetonów trzeba było wytracić. Żeby... Żeby można było przejść. Gdzie mnie tu granatami? Dobra, przydadzą się. Patrz ty no mat... Bierz kolegę i spadaj. Dobra, damy. Oho, ty gościu! Gościu! Nie przedstawiłeś się od razu pana tutaj z kopyta? Ale stopa! Muszę tego użyć. Mięso! O nie, roboci... Wow! Kurna, nie macie uciekać! Mamy serek. Ty, ej, może life'a jeszcze zdobędziemy. 50 chyba tysięcy. O, czarna wymi. Nie, chyba się nie. Ajajajajajajajaj! No kurka wodna, no co za uparty gościu z lampą, no? O, ja cię sumę! Taki frajerzyna! Nie wiem, ty się ładujesz. Tu będzie chyba winda. Pamiętam. Tak jest. A, za dużo nam tego life'u nie dostało. Ha ha!
Kowiec Ryan! Ale trzymałem w łapie, jeszcze miałem 5 bomb! A zabolało, bo mogłem te bombki jeszcze, kurka wodna, wykorzystać. No, ja myślę, że znowuż wam się bardzo podobało, tak jak mnie ta rozgrywka. Jednym żetonem do ostatniej planszy to naprawdę przy tym poziomie trudności to też jest skill. Niestety, ale Punisher umrze. Jak on miał? Mikro. Mikro nie zdąży go chyba uratować. O Jezus Maria, umarłem. Przykro mi bardzo. Bob wpisuje się na listę. No myślę, że z takim wynikiem spokojnie mogliby podziwiać high score. Trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć!